Z jednej strony to jest chyba częściowo wina nawet obozu związanego z prezydentem, bo bardzo mocno roszczeniowa postawa w niektórych sytuacjach, którą mhm. prezentowali, spowodowała, że społeczeństwo ukraińskie też stało się w tym zakresie co do oczekiwań dyplomatycznych, politycznych, a nawet militarnych bardzo roszczeniowe. Sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na wieczorny ekspres, który prowadzi Jacek Prusinowski. Dzień dobry, bardzo miło mi się z Państwem spotkać po kilkutygodniowej przerwie. Dzisiaj w wieczornym ekspresie rozmowy przede wszystkim o wojnie, o tym, jak wygląda ukraińska kontrofensywa, ale też o tym, czy wagnerowcy tuż za naszą wschodnią granicą stanowią jakieś zagrożenie dla Polski. Niedawno białoruski prezydent Aleksandr Łukaszenko mówił, że proszą go o pozwolenie na wybranie się na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa. Zapytam więc naszych gości, ekspertów o to, czy to takie tylko i wyłącznie buńczuczne, głupawe wypowiedzi bacjuszki prezydenta Białorusi, czy jednak jest coś na rzeczy, jeżeli o to zagrożenie wchodzi. W końcu polskie władze, konkretnie Ministerstwo Obrony Narodowej też zdecydowało o przesunięciu niektórych jednostek bardziej na wschód, bliżej granicy z Białorusią. Przechodzimy do naszej Pierwszej rozmowy gościem Wieczornego Ekspresu jest Maciej Lisowski, ekspert do spraw Białorusi, bardzo znany też youtuber. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry państwu, dobry wieczór panie redaktorze. Od tej ofensywy kontrofensywy ukraińskiej zacznijmy. Ona trwa już kilka tygodni, około miesiąca większość ekspertów o Ponad nawet, tak, większość ekspertów mówi yy, no, o rozczarowaniu tymi działaniami y, ukraińskiego wojska. Póki co ta y, ofensywa to jest ukraińska porażka, to jest porażka ukraińskiego wojska. Ona już w zasadzie można mówić, że y, dobiega końca ta ofensywa? Zawsze należy sobie postawić pytanie, co jest czyim celem? Mhm. Jeśli przyjąć, że prawie 8 tygodni temu. Wystartowała ukraińska ofensywa, i yy, z przykrością trzeba powiedzieć, że natrafiła na zdecydowany opór yy, rosyjskich sił na Zaporożu, gdzie ciągle zgadzamy się w większości naszych kolegów ekspertów, że jest to kierunek, który był planowany jako pomocniczy. A nie główny, ze względu na to, że Rosjanie mieli wiele miesięcy czasu na to, by tamtą obronę przygotować. I rzeczywiście wykorzystali ten czas bardzo dobrze, okopali się bardzo mocno, rozbudowali e, liczne pozycje, które składają się z linii głównej, kolejnej linii obrony, z tak zwanego pasa przesłaniania, i to wszystko odpowiednio obsadzone przez wojska rosyjskie, odpowiednio użytowane, spowodowało, że pierwsze te takie największe, jak gdyby ataki, zwłaszcza te w wykonaniu 47 brygady zmechanizowanej, niestety nie przyniosły Ukraińcom spodziewanych rozstrzygnięć. W związku z tym Ukraińcy w szybkim tempie zmienili, jak gdyby sposób realizacji planów tej ofensywy od takiego, jakiego wszyscy medialnie oczekiwali, czyli Duże postępy terytorialne, duża szybkość działania, manewr i yy, coś, co wtedy dzięki temu widać na mapach, fajnie to się przedstawia. Tak było rok temu Też jesienią, to, prawda? Kiedy była ta bardzo tak, skuteczna, tak jesienią, błyskawiczna yy, ofensywa ukraińska. Tak. Zaczęło się pod Bała Klią, następnie Izium, y -y -y. Kupiańsk. Tam, tam im to poszło bardzo dobrze. Codziennie bo... informacje o kolejnych kilometrach kwadratowych, dziesiątkach, setkach tych kilometrów. I każdy y, obserwator chciałby właśnie to zobaczyć, ale już wcześniej Ukraińcy ostrzegali, że niestety nie będzie to taki obraz, na jaki byśmy liczyli, ponieważ zmieniły się okoliczności. Te miesiące, które mieli Rosjanie na przygotowanie się do obrony, spowodowały, że nie było to możliwe, i oni przeszli od ofensywy, powiedziałbym, manewrowej do ofensywy ogniowej. W tym momencie. Skupili się na tym, aby zniszczyć jak największą liczbę sił rosyjskich na tym odcinku frontu, gdzie na kilku kierunkach y, prowadzili działania ofensywne, ale nie tak gwałtowne raczej stawiali na stały, intensywny napór, rotację swoich sił na tyle często, żeby nie były one te y, w linistyczności z rosyjskimi wojskami przemęczone. Bardzo mocno zaczęli wykorzystywać wcześniej zgromadzone zapasy amunicji, zwłaszcza artyleryjskiej, i skutkuje to tym, że w bardzo dużym stopniu obezwładnili i częściowo zniszczyli spore siły rosyjskiej, bardzo dużo sprzętu, gdzie paradoksalnie większe straty, kompletnie wbrew logice no. i statystykom. Atakujący a, zawsze 10 z reguły ponoszą, no. tak? W tym znaczeniu. Dokładnie. Tak? Atakujący mhm. powinien ponosić większe straty, a tutaj no ci okopanie się na że większe straty. Większe straty zdecydowanie ponoszą i ponosili Rosjanie. W związku z tym musieli zaangażować wszystkie praktycznie dostępne na dwóch poziomach swoje odwody, czyli na poziomach poszczególnych y, zgrupowań armijnych. Na przykład odcinek Zaporoski to było tam dokładnie zdaje się, że zgrupowanie Zachód i Oprócz tego ściągali jeszcze siły z innych kierunków, na przykład z tego kierunku, gdzie jest Dniepr, tam gdzie Nowa Kachowka i zasadniczo, realistycznie uważali bezpieczniejsze tereny. Stamtąd ściągnęli kilka brygad na pomoc właśnie na Zaporoże. Oprócz tego ściągnęli jeszcze jednostki z północy. Tymczasem każdy zadawał sobie pytanie, co jest zamysłem ukraińskim. Z każdej doktrynalnej analizy wynika, że jeżeli ktoś ma duże odwody, tak jak Rosjanie, a mieli, wygra ten z nimi, kto będzie w stanie zmusić Rosjan do użycia tych odwodów wtedy, kiedy on tego chce, a nie wtedy, kiedy Rosjanom to będzie odpowiadało. W związku z powyższym, w chwili obecnej, ta mityczna dla niektórych pierwsza armia pancerna gwardii, składająca się z tych takich tak zwanych kremlowskich paradnych dywizji, jak Kantemirowska, Tamańska oraz jeszcze jednej, która została do tej armii dołączona które były na północy, powiedzmy, że na wschód od Harkowa, tam zgrupowane, na zapleczu tego najbardziej na północ wysuniętego odcinka frontu, w znacznej części, powiedzmy, że w połowie w chwili obecnej są zaangażowane już walki w tej północnej części frontu. W związku z czym Ukraińcy uzyskali część efektu, na jaki liczyli w postaci związania rosyjskich odwodów szczebla operacyjnego. Strategicznego. Aha. Tylko, że na razie przy jednostkach, które nadal mają w odwodzie, a to jest 15-16, może nawet coś nowego doszło z doszkolonych brygad, czyli taką liczbę, niestety nie widzimy tego, gdzie oni mogliby chcieć w tym momencie wykonać swoje uderzenie. Póki co siły ukraińskie nie, w niewielkim stopniu na północy wzmocnione yy, dają radę, <laughs> przepraszam powstrzymywać działania ofensywne Rosjan, które podjęli w ciągu ostatnich 48 godzin. To jeżeli chodzi o to, co dzieje się na ten moment, pan jak słyszę nie jest aż takim pesymistą, to jest ciągle w miarę dobry punkt wyjścia, przygotowywanie gruntu do kolejnych ofensywnych kroków, jeżeli chodzi o ukraińską armię, to, jest, to, to ostatnie tygodnie to nie są stracone tygodnie, tylko mało może efektowne ruchy, mało ale efektywne. zdecydowanie efektywne. Mało efektywne, jeśli chodzi o zdobycze terytorialne, mhm. natomiast bardzo efektywne. Jeżeli chodzi jeśli o niszczenie chodzi o... rosyjskiego potencjału, tak, to dość efektywne. Oraz A... jeszcze jedna rzecz. Naprawdę Ukraińcy w tym czasie przeszkolili bojowo całkiem sporą ilość swoich jednostek, które jeszcze nie były w styczności z przeciwnikiem, bo w pierwszym rzędzie właśnie te jednostki trafiały na odcinki tam, gdzie planowali działania ofensywne, oraz na te odcinki, gdzie y, wymagane było wzmocnienie ich obrony. Ponadto był to też test zachodniego sprzętu, który wykazał, że ma zdecydowanie wielokrotnie wyższą przeżywalność i między innymi dzięki temu sprzętowi, takim jak bojowe wozy piechoty zachodniej produkcji oraz czołgi, straty w ludziach są zdecydowanie niższe niż to było dotychczas na sprzęcie rosyjskim lub postrosyjskim też bardzo ważne. Mhm. Najnowsze informacje są takie, że siły ukraińskie wyzwoliły Andriiwkę. I według rzecznika Wschodnich Sił Zbrojnych Ukrainy to bardzo ważne osiągnięcie. Faktycznie uważa pan, że to miejscowość o tak dużym znaczeniu, bo on zwraca uwagę na operację okrążenia Bachmutu, że na tym polu właśnie Andriiwka może odgrywać duże znaczenie może pomóc w tym okrążeniu. Powiedzmy, że tak plastycznie przedstawiając, na południe od Bachmutu są dwa miejsca, w których można się próbować wbić i obejść ugrupowanie rosyjskie skoncentrowane właśnie w rejonie Bachmutu i bezpośrednio na wschód od niego. Jedno miejsce to Kliściwka, drugie to Andriiwka. Kliściwka jest bliżej Bachmutu, więc to są jakby kleszcze y, mniejsze, a Andriiwka jest dalej kleszcze większe. Teren jaki tam jest Pomiędzy tymi dwiema miejscowościami, które poza tym nie mają większego znaczenia, gdy schodzi się ze wzgórz, które są na zachód od tych miejscowości, w dół, generalnie z jednej strony Ukraińcy będą mieli troszeczkę gorzej w terenie, ale będą w stanie wykonać na tyle głębokie oskrzydlenie samego Bachmutu, by zmusić wraz z uderzeniem od północy, gdzie też mają dwie możliwości działania Ukraińcy, zarówno tam w rejonie. Samego, samej Berciwki, ale również z kierunku od miejscowości Wesele na Jakowliwkę, są w stanie wymusić wycofanie sił rosyjskich z rejonu Bachmutu bez zdobywania kosztownego bardzo zdobywania Bachmutu, czego mroż, morza gruzów, jakie tam w tej chwili jest. No, nie tak dawno to było niezwykle kosztowne dla Rosji. Jej znaczące siły i straty, właśnie podczas tego procesu zdobywania Bachmutu, obserwowaliśmy. Powiedzmy, że pierwotny zamysł dowództwa ukraińskiego, aby w tym Bachmucie związać potężne siły hmm. rosyjskie, nie od razu był dla nas jasny. Dla wielu też był trudno akceptowalny, ale okazał się być przy całym poświęceniu armii ukraińskiej, jakie tam na pewno miało miejsce. Bardzo dobrym niestety ruchem. Kosztownym, ale wielokrotnie bardziej kosztownym dla Rosjan, bo skala strat w samej bitwie o Bachmut mm -hmm. w tym jednym miejscu frontu to jest praktycznie tyle samo, co stracili w całym tamtym roku Rosjanie. Aż tak? To, jest to są aż tak. takie zależności, jeżeli chodzi o, o porównywalne straty. Y to, to chciałem jeszcze zapytać tak trochę od tych szczegółów wielu, o których Pan teraz mówił, od miejscowości wokół Bachmutu, odchodząc do ogółu i takiego możliwie z dystansu dużego spojrzenia na to, co dzieje się od półtora roku na Ukrainie, bo możemy już dzisiaj powiedzieć, czy mogliśmy po kilku miesiącach wojny już powiedzieć w zasadzie, że Ukraina wygrała swoją niepodległość, bo... bo to w zasadzie jest jasne od marca czy kwietnia ubiegłego roku, ale jeżeli chodzi o powrót do sytuacji sprzed roku 2014, to nie ma pan wrażenia, że no, to już wydaje się po prostu mało prawdopodobne, żeby Ukraina była w stanie wyprzeć Rosję z całości swojego terytorium. Jak ta przywołana przez nas kontrowersywa, kontrowersywa sprzed roku niemal, to były takie ostatnie bardzo znaczące ruchy i przesunięcia wojsk. Od wielu miesięcy ten konflikt jest w pewnym sensie zamrożony, jeżeli chodzi o stabilizację terenów okupowa okupowanych przez Rosję. To czy nie widać już teraz w zasadzie tego, czy nie jest to niemal pewne, że no, Ukraina nie będzie w stanie po prostu odzyskać całości swojego terytorium, że to to już jest czas, żeby myśleć o warunkach rozejmu czy pokoju, ale yy, no, nie będzie takiego zwycięstwa absolutnego. To, to musi być yy, jakiś kompromis z perspektywy Ukrainy. Kompromis zawsze, niestety w ich przypadku, mhm. grozi, natomiast nadal mają szansę, bo mają proste porównanie. Polska armia licząca 4 i jedną w czasie formowania dywizję. Przy dotychczasowym y, układzie y, organizacyjnym dywizja miała trzy brygady. Cztery dywizje to 12 brygad. Jedna w trakcie formowania, powiedzmy, że doliczmy ekwiwalent jeszcze jednej: 13 brygad no. plus dwie y, spadochronowo-aeromobilne. Razem 15 brygad. Tyle brygad ma w tej chwili Ukraina nie mniej niż gotowych do użycia w celach ofensywnych. Porównując w tym momencie z potencjałem Polskich Sił Zbrojnych, bardzo duże siły, ponadto wyposażone w znacznym stopniu w broń zachodnią, również szkolona już według bardziej zachodnich standardów, też te, te wszystkie brygady. Do tego wszystkiego całkiem dobry system rozpoznawczy, świetny w porównaniu z tym, co mamy na co dzień u nas, system rozpoznania satelitarnego, wsparcie radioelektroniczne wywiadu państw zachodnich, to wszystko daje im dużo możliwości jeszcze. Więc właściwe użycie tych sił, i tutaj odniosę się do takiego swojego powiedzonka, oczywista y, oczywistość, ale też czasami nieoczywistość. Tam skąd najwięcej Rosjanie atakowali, na przykład w rejonie Bachmutu, tam nie zdążyli rozbudować swoich pozycji obronnych, w takim stopniu jak to było na innych kierunkach. Dlatego właśnie tam w ostatnim czasie ukraińskie siły odnoszą najwięcej sukcesów, przesuwając front y, zgodnie z tym, czego potrzebują. I gdyby w odpowiedni sposób użyte teraz y, jako rozwinięcie lokalnego powodzenia której z brygad walczących swoimi poszczególnymi batalionami na tym odcinku, wprowadziliby do użycia zmasowane siły Kancerno zmechanizowane, mogliby odnieść odpowiednio duży sukces, a skręcając stamtąd na południe, mogliby przeciąć w odpowiednim miejscu, w odpowiednio mm, głębokiej strefie oddziaływania, ten cały korytarz lądowy z Rostowa do Krymu. A to jest jedyna strategiczna wygrana Rosjan w tej wojnie póki co. A wystarczy, że osiągną odległość około 20-25 km od brzegu Morza Azowskiego, żeby dzięki ogniowej artylerii uniemożliwić jakąkolwiek poważną komunikację dowóz zaopatrzenia na tamtym kierunku. Wtedy domknięcie, zamknięcia izolacji Krymu przez zniszczenie mostu kolejowego i drugiej nitki mostu y, drogowego y, tego mostu karczeńskiego, spowoduje, że Zaledwie komunikacja będzie możliwa z wykorzystaniem statków i okrętów, i to tych pływających po Morzu Czarnym, a nie po Morzu Azowskim, bo chociażby zestawy rakiet przeciwokrętowych Harpun, a w przypadku zakupu jeszcze od Polski jednego dywizjonu nad, nadbrzeżnego naszego, gdzie są rakiety o zasięgu nie 120 jak Harpuny, ale 300 kilometrów, zamkniemy całkowicie prawie dostęp i możliwości. Zarówno dostarczania zaopatrzenia, jak i ewakuacji z Krymu. I to nie musi być zdobycie Mariupola, osiągnięcia brzegu Morza Azowskiego tym sukcesem, który pozwoli Ukraińcom zmienić układ y, negocjacyjny przy Zielonym Stoliku, bo to się i tak przy Zielonym Stoliku Aha. jakoś skończy. Natomiast diametralnie zmieni to <laughs> skalę rosyjskich oczekiwań co do tego, co mogą uzyskać. Bo nadal Ukraińcy szansę mają, inicjatywa operacyjna w znacznej części jest po ich stronie. Rosjanie dopiero próbują odzyskać inicjatywę operacyjną na północnym odcinku frontu, ale wcale im to dobrze nie idzie. W 48 godzin, które wydawało się, że będą ciężkie, przyniosły taki efekt, że tylko i wyłącznie te siły, które już tam na odcinku od, Kup od Kreminnej do dworicznej, włącznie z Kupiańskim, były, wystarczyły do powstrzymania bardzo silnych rosyjskich ataków, a przodujące w natarciach pododdziały wojsk powietrzno-desantowych zapłaciły znowu bardzo wysoką cenę i te rosyjskie WDW mityczne, którymi zawsze straszono, bo one były tak liczne, że, mogły, że były bardziej liczne niż nie jedna armia kraju Europy Zachodniej, yy, pięknie przechodzą do historii zostawiając swoich poległych w tak wielu miejscach razem ze sprzętem. Ale mówiąc o ukraińskiej armii, nie widzi Pan problemu przede wszystkim w ludzkim potencjale, w no, zdziesiątkowaniu pewnie już po tak e, długim czasie e, części tych e, najlepiej wyszkolonych i doświadczonych e, żołnierzy. Po, potworne też zmęczenie pewnie musi towarzyszyć fizyczne i psychiczne e, części tych żołnierzy. No, z pewnością e, tysiące, nie, nie tylko ci, którzy zginęli, ale też tysiące rannych. Czy to nie jest największy problem ukraińskiej armii, ludzki potencjał, bo jakby nie była już... dobrze wyposażona, to tutaj najtrudniej chyba o rezerwy, szczególnie w zderzeniu z Rosją, ten ludzki potencjał no, jest siłą rzeczy daleko mniejszy. No, przejdę od ogółu do szczegółu. Hmm. Na poziomie ogólnym, krajowym mają potężny problem demograficzny. Utracili miliony obywateli, którzy wyjechali, utracili miliony obywateli wywiezionych w głąb Rosji oraz tych, którzy są w tym momencie na terytoriach okupowanych. Co najmniej 700 tysięcy ludzi, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, stanowią siły zbrojne Ukrainy. Jest tego dodatkowo jeszcze szkolone, są kolejne dziesiątki tysięcy, ale to jest rzeczywiście już blisko maksymalnej wydolności tego narodu. Milion to jest dla kobiet i mężczyzn, w których będzie w tym momencie kobiet nawet pod 100 tysięcy w tej armii. Aha. To jest maksimum tego, co ten naród bez hmm, powiedziałbym, bez skokowe, skokowej dewaluacji swojej wartości jest w stanie znieść. Zabitych jest całkiem sporo, nieporównanie mniej niż ofiar y, y, wojennych po stronie rosyjskiej. Ponadto świetnie zorganizowali sobie medycynę pola walki, w takim stopniu, że na każdych dziesięciu rannych siedmiu przeżywa u Ukraińców, u Rosjan przeżywa trzech. Ponadto stopień powrotu do jednostek jest bardzo wysoki, gdyż dominują lekkie rany, obrażenia, często kontuzje dzięki czemu oni w miarę dobrze odtwarzają to, bo ta rotacja wynosi do 2-3 trzech, trzech miesięcy dla większości rannych. To jest krótki okres, Aha. żeby wrócili w pełnej sprawności. Ponadto wykonują na linii styczności częste rotacje batalionami, czyli jeśli brygada ukraińska to jest 5-6 batalionów, to co 2-3 dni batalion walczący jest. Luzowany, czyli zmieniany, podmieniany przez batalion, który był przeznaczony do jego wsparcia. Ten idzie odpoczywać, w razie czego może od razu przyjąć uzupełnienia w ludziach i sprzęcie, jeśli jest to możliwe, a na pewno odtwarza swoją zdolność bojową, zapasy, i yy, w razie czego również doszkalają się w niektórych elementach lub poznają nowy sprzęt, który cały czas do nich napływa. Tymczasem u Rosjan rotacje występują w skali co kilka tygodni albo miesięcy. Stąd też bardzo duże straty skoncentrowane w wielu rosyjskich jednostkach, gdzie one musiały być kolejny raz, i tu jest przykład yy, z niektórych słynnych, w negatywnym tego słowa znaczeniu rosyjskich brygad piechoty morskiej, które zeszły do około 40% swoich stanów osobowych już dwa razy w czasie tej wojny. Pod dwóch darem, yy, był koncert niekompetencji rosyjskich dowódców dowodzących tą piechotą morską, i dzięki takim, jakby to powiedzieć, bezrozumnym, bezrozumnym dowódcom, którzy nie mieli żadnego szacunku dla swoich podwładnych, w bardzo krwawy sposób Ukraińcom udawało się powstrzymywać falowe, jak w czasie I czy II wojny światowej, ataki rosyjskich wojsk, i to. Rosjanie zapłacili za to bardzo wysoką cenę. Nawet ta słynna pierwsza armia Pancerna Gwardii musiała być de facto odbudowywana, bo co najmniej 40% to były straty, jakie ponieśli na, w czasie poprzednich działań, a to były te elitarne i najlepsze jednostki wojsk lądowych. Więc Ukraińcy rzeczywiście są blisko, blisko osiągnięcia maksymów, swoich maksimów, jeśli chodzi o siłę, siłę żywą z, w jednostkach ale też yy, posiadają pewne rezerwy poprzez to, że nie wszystkie jednostki są na pierwszej linii. Mogą też rotować tymi jednostkami, które obstawiają granice z Białorusią, albo ten odcinek granicy od Kijowa aż po Sumy, gdzie yy, są jednostki przede wszystkim yy, obrony terytorialnej Gwardii Narodowej i one też mogą rotować zgodnie z obowiązującymi ob obecnie przepisami ukraińskimi, co daje im dosyć duże możliwości w tym zakresie. I dzięki tak częstym rotacjom, skala tych strat jest też po stronie ukraińskiej nieodczuwalna. Czyli Pana zdaniem tutaj Jeszcze to ten sprzęt, ten mhm. zachodni sprzęt, który wykazał się o wiele wyższą żywotnością, przeżywalnością samego sprzętu, ale przede wszystkim żołnierzy pod pancerzem tych chociażby Bradleyów, czy innych pojazdów pancerzonych, nawet te mrapy, z których się co niektórzy śmiali, okazuje się, że one naprawdę spełniają swoją rolę. Może nie są zbyt ofensywnie uzbrojone, ale za to chronią bardzo dobrze życie żołnierzy. I poziom zaufania do tego zachodniego sprzętu nie tylko jest wysoki na Ukrainie, ale również rośnie u żołnierzy naszych natowskich armii, ponieważ widzą, jak ten sprzęt sprawuje się w walce. To jeszcze pozostanę w roli y, adwokata y, diabła trochę i będę szukał tych... Y... Ciemnych stron, jeżeli chodzi o szanse Ukrainy, tych słabych stron Ukrainy w zderzeniu z brutalną rosyjską agresją, chociaż oczywiście chciałbym, żeby z każdego metra kwadratowego swojego terytorium udało się Ukrainie wyprzeć Rosjan, ale czy sytuacja polityczna też po tak długim czasie trwania tej wojny, czy zaufanie do dowództwa wojskowego, ale też coraz bardziej do politycznych władz na Ukrainie, jest coraz większym problemem, bo, bo też zdaje mi się, że w ostatnim czasie coraz więcej jest takich sygnałów, coraz więcej informacji, które pozwalałyby myśleć, że no, ta pozycja nawet niepodważalna prezydenta Zameńskiego, no, w perspektywie kolejnych tygodni, miesięcy, no, może nie być już taka, jaką znamy z ostatnich miesięcy. Chyba domyślam się o, jakie, o jakich sytuacjach pan redaktor myśli. Więc między innymi osoba premiera Szmychala to nie jest osoba, którą chciałby mieć w swoim otoczeniu prezydent Zelenski. Nie jest najlepsza kredka, tak w e, tym piórniku. Dokładnie. Nie jest to najlepsza kredka. Ta kredka jest mocno związana z, z konkretnym oligarchą, który no, nigdy nie miał najwyższego pozytywnego pojęcia na temat prezydenta Zelenskiego. I zawsze mocno robił swoje interesy tam, gdzie mu było wygodnie, w tym również z Rosją i jakieś również dla Rosji. Petro Poroszenko, były prezydent, który pokazuje swój patriotyzm, kupując duże ilości sprzętu i przeznaczając znaczne środki własnego majątku na wsparcie żołnierzy, co jakiś czas też przypomina o swoich ambicjach, jeśli chodzi o powrót do wielkiej polityki ukraińskiej. I to są zdecydowane dwie ekipy, dwa obozy, mające dobre finansowanie, to też trzeba powiedzieć, które w ostatnim czasie mocno podniosły głowę i próbują podkopywać Pozycję prezydenta Złońskiego. Widać no, taką z... polityczną grę w każdym razie. Coś, co absolutnie w 2022 roku było niezauważalne na Ukrainie, była yy, no, jedność yy, celów i, i absolutnie jeden głos w każdej niemal sprawie, to, to teraz widać jakieś rysy czy nie wiem, może pęknięcia już, prawda? Z jednej strony to jest chyba częściowo wina yy, nawet obozu związanego z prezydentem, bo bardzo mocno roszczeniowa postawa w niektórych sytuacjach, którą mhm. prezentowali, spowodowała, że społeczeństwo ukraińskie też stało się w tym zakresie, co do oczekiwań dyplomatycznych, politycznych, a nawet militarnych, bardzo roszczeniowe. Bo to my walczymy za was, więc nam się należy, my potrzebujemy, dajcie nam to. Jednocześnie nikt z nich nie pyta, i to minister Wallace w dosyć dobry sposób przedstawia, nieszczęśliwie. Tak, brytyjski minister obrony. Trochę nieszczęśliwym momencie dla siebie, więc chyba przypłacił to tym, że wycofuje się z polityki. Ale generalnie rzecz biorąc, społeczeństwa krajów zachodnich, tak mocno wspierających Ukrainę, czasami zadają te pytania. Dlaczego Ukraina nie zastanawia się, czy my to jeszcze mamy, jak dużo to kosztowało, żebyśmy to kupili, żebyśmy to mieli i co mhm. z tym robimy? Więc ta. Celowo też pompowana roszczeniowa postawa, nałożone na to oddziaływania agenturalne rosyjskie, zarówno w przestrzeni mediów rosyjskich, rosyjskojęzycznych, jak i przez różnego rodzaju no, agenturę rozproszoną w krajach zachodnich, ale także, pamiętajmy o tym, na Ukrainie, bo wszystkich agentów, którzy dopuścili się zdrad y, poprzez przepuszczenie rosyjskich jednostek w lutym 2022 roku, też jeszcze nie wyłapano. Nie mówiąc jeszcze o tych, którzy już w 2014 zdradzili, więc to wszystko daje taki efekt, że Złoński nie uzyskał wszystkiego, co chciał podczas szczytu NATO w Wilnie. I to jest wykorzystywane w odpowiedni, umiejętny sposób. No. Tutaj no, rosyjskie media bardzo dobrze to podgrzewają, że Ukraina nie jest aż tak atrakcyjnym partnerem dla reszty świata. W związku z powyższym, niech się zastanowią. Czy tak naprawdę dobrze na tym wyjdą. I bardzo mocno w te tony uderza rosyjska propaganda. W tym momencie te odzywki zarówno premiera Szmychala, jak i eksprezydenta Poroszenki, jak najbardziej też z tym niestety rezonują i to ma wpływ na postrzeganie wielu rzeczy. Aczkolwiek samo to, że tak mocno walczył o nowy, odradkowy sprzęt prezydenta Załański w Wilnie, dało mu wzrost poparcia w społeczeństwie, ale to też. Zadziałało trochę jak płachta na byka na te właśnie e, konkurencyjne obozy, i wielokrotnie już o tym mówiłem przy różnych okazjach. E, Załęski ma szansę, niestety, e, wygrywając czas wojny, przegrać czas nadciągającego pokoju. Bo mogą mu podziękować w spektakularny mm. sposób, z chwilą, kiedy y, no, na czas pokoju Ty już nie jesteś najlepszy. Byłeś potrzebny, trzeba było jeździć, biegać, prosić, wrzeszczeć. I żądać, ale teraz to niech zajmą się tym lepsi. Pamiętajmy też, że czas wojny to jest czas, kiedy nie ma wyborów, kiedy pewne sprawy obywatelskich praw są mniej szanowane albo też zawieszane ich działanie i to wszystko będzie mocno wytykane Żeleńskiemu przez jego konkurentów, albo raczej już zaczyna być wytykane, bo pojawiły się nawet na zachodzie, pewne syndromy tego, że próbują przypisać autorytarne zapędy Zeleńskiemu, co się na pewno nie będzie podobać no. krajom demokracji zachodniej. Więc tu jest pewien clinch i trochę musiałaby Ukraina wypośrodkować sobie pewne pojęcia, również w relacjach z Polską, tu już nie będę mówił o jakie chodzi, ale tło historyczne jest tutaj chyba oczywiste. No historyczne, ale nie tylko, no to gospodarcze też... Yy, gospodarcze w tej chwili też również... Istotne. Tak, jest również istotne, i my y, nie możemy sobie pozwolić jako państwo na to, żeby dodatkowy koszt spadał na naszych obywateli tylko po to, żeby lepiej było obywatelom broniącej się Ukrainy, bo wspieramy ich tak mocno i od tak dawna, że musimy umieć to wszystko wypośrodkować. Najbardziej przykre jest to, że niestety w bardzo dobry sposób zostało to rozegrane przez Orbana. Nie mówię tu o Węgrzech, bo Węgrów. I Węgry, co do nich mam bardzo duże sympatii, sympatie, ale jeżeli chodzi o Orbana, to jest to w chwili obecnej najbardziej podstępny rzecznik interesów Kremla, w, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO. A jego wczorajsze, żebym nie skłamał chyba, e, słowa, jakie wypowiedział w Rumunii w odniesieniu do Słowacji, to jest powrót bardzo brzydkich e, narracji, rewizjonistycznych w jego wykonaniu i one i to nie jest przypadek, że właśnie teraz się takie rzeczy pojawiają w naszej przestrzeni dyplomatycznej, politycznej. No ale Orban mniejszością węgierską w ościennych krajach tak swoją drogą to też od lat mocno gra i to jest no zawsze jego też jeden z istotniejszych elementów ale polityki, grał prawda? prawami mniejszości. Mhm. A co innego są prawa mniejszości, a co innego e, kwestionowanie terytoriów i przebiegu granic. Bo to, co zrobił, to jest właśnie kwestionowanie granic. To, to jeszcze to jest, na chwilę... to jest już pewien Jasne, no, no, nowa jakość, jakość w pewnym sensie. Chciałem tylko jeszcze od Zamińskiego zapytać o prezydenta Ukrainy, czy Pana zdaniem no, ewidentnie jego pozycja słabnie, to, to już nie jest. Taki bohater dla obywateli Ukrainy jak w 2022 roku, gdzieś już pojawiają się właśnie rysy na tym wizerunku i może przyjść taki czas, że no, prezydent Zełański będzie niepewny swojej pozycji, on niekoniecznie musi w czasach pokoju wywalczyć reelekcję. Ja osobiście uważam, że on dalej tym bohaterem jest. Mhm. Y, stał się mężem stanu, a był dla co niektórych tylko i wyłącznie komikiem. Ale hmm. zaczyna się rozgrywka wewnątrzpolityczna w obozie, który jest tuż obok niego. On skonsolidował swój własny obóz polityczny. Można na niego liczyć, ale nie jest w stanie w pełni się oderwać od tych, jak to się mówi brzydko ogonów oligarchicznych, jakie funkcjonowały. W Ukrainie próbował walczyć z korupcją, próbował z nepotyzmem, jaki funkcjonował pod pewnymi względami. gdzie gdzie mu się to udało, gdzie nie, gdzie nie. Dlatego też pod wieloma względami w ostatnim czasie dominuje pogląd, że należy patrzeć bardziej na działania dowódcy naczelnego armii ukraińskiej, bo jest to bezpieczniejsze i on sobie potrafi wywalczyć swoją pozycję. Niż na polityków, ponieważ politycy mają niejednokrotnie na niższym poziomie rozbieżne interesy. Podczas gdy ten główny, ogólny dobro Ukrainy nadal jest i funkcjonuje, jest nadrzędny, o tyle na niższych poziomach y, ich działania te interesy są rozbieżne z Żołańskim. Dlatego generał Załużny to jest ten, na którego w ostatnim czasie należy bardziej zwracać uwagę, no. i na to, co on mówi i co realizuje. To będzie łatwiejsze. Bo za kim, jak za kim, ale za armią Ukraińcy pójdą na pewno. Za generałem, który obronił ich niepodległość, pójdą na pewno. Owszem, ma też konkurencję sam założny w postaci generała Syrskiego, który ma zdecydowanie inne poglądy i ma też ambicje polityczne, więc sytuacja nie jest jednoznaczna, ale nie znam w sumie historycznie kraju, który miałby pełną jednoznaczność zarówno polityki wewnętrznej, jak i sytuacji w swojej armii podczas dużego konfliktu zbrojnego. To na koniec naszej rozmowy jeszcze zapytam o wagnerowców za naszą wschodnią granicą, bo prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko mówił niedawno, że no chcieliby na zachód się wybrać myślą o wycieczce do Rzeszowa, czy Warszawy. Pana zdaniem, faktycznie ci wagnerowcy na Białorusi to jest takie znaczące zagrożenie dla Polski czy Yy, no, mówiąc wprost, placie jakieś yy, głupoty, zanim powiem, Białorusi. jak ja to widzę, od strony samej Białorusi, to powiem coś, co okraszę kilkoma hasłami typu pomidor, kiedy nie można powiedzieć szczegółów. Czy jest prawdą, że białoruskie siły specjalne przenikały już przed wybuchem wojny na Ukrainie przez polską granicę? Tak. Są na to do dowody. Czy polska armia z tego powodu się bardzo wkurzyła? Tak. Czy przełożeni naszych sił specjalnych stwierdzili, że jest to duży policzek dla nich? Tak. Czy w związku z tym nasze siły specjalne zaczęły się mm, szkolić intensywnie na naszej ścianie wschodniej, w tamtejszych lasach, na mokradłach? Pomidor. Czy wiadomo coś o tym, by zginął jakiś polski żołnierz? Nie. Czy wiadomo, by zginęli jacyś przedstawiciele armii białoruskiej lub ich sił specjalnych? Pomidor. Czy było tego dużo? Pomidor. A teraz przechodzimy do opisu Aha. tego, co Białorusini. Więc tak, Wagnerowcy na Białorusi. Nadal należy podkreślić, że jakikolwiek atak. Wykonany w jakikolwiek sposób z terytorium Białorusi, jest atakiem z terytorium Białorusi. Czy to zrobi białoruski milicjant, czy to zrobi białoruski żołnierz, czy też zrobi to Wagnerowiec przebywający legalnie na terenie Białorusi, bo też tam zarejestrował już sobie e, Prigorzyn e, odpowiednią firmę, jest dalej atakiem z terytorium Białorusi. A skoro Rosja powiedziała, że jakikolwiek atak na Białoruś jest jak atak na Rosję, to znaczy. Że jakikolwiek atak z terytorium Białorusi na NATO jest atakiem, jak gdyby Rosji na NATO, więc mają swój własny klincz, jaki sobie sami zafundowali. Jeżeli spróbują, bez broni ciężkiej nie zrobią nic. Mają w chwili obecnej Wagnerowcy tylko i wyłącznie broń strzelecką i pojazdy zwykłe, nieopancerzone, bo cały ciężki sprzęt musieli oddać rosyjskiej rozgwardii, która w ten sposób stała się. No, cięższym komponentem do utrzymywania spokoju wewnętrznego w Rosji, bo to są ich wojska wewnętrzne obecnie. Czy obawiam się Wagnerowców? Bezpośrednio uważam, że nie, bo aż tak głupi nie są. Natomiast czego się obawiam? Tego o czym wiem. O czym wiem? O tym, że w północnej części Białorusi, na północ, czy tam północny zachód, północny wschód od Grodna, na jednym z poligonów Wagnerowcy. Obecnie, po to by nie robili tego y, funkcjonariusze białoruscy z MSW, szkolą w zakresie dywersyjnym y, osoby z Afryki Północnej, posiadające już pewnie zlegendowane, jak to się mówi, paszporty niemieckie, francuskie, którzy znają język niemiecki lub francuski. I oni się szkolą w celu przenikania na terytorium Unii Europejskiej i siania destabilizacji. Ale to legalnie to mieliby przenikać, ludzie, tak? To mieliby nie przekraczać nielegalnie granice, skoro mają paszporty, tylko legalnie mieliby się dostać tak? do, do krajów Unii Europejskiej. Mogą to zrobić, mogą to zrobić chociażby próbując przez Litwę, Łotwę, Estonię, mhm. również płynąc e, też, tak? legalnymi statkami cywilnymi w różne inne miejsca. Przypomnę też, że przez długi czas niemieckie kutry rybackie przybijały do portów Zarówno obwodu Królewieckiego, jak i tych y, obok Petersburga, mniejszych, gdzie chętnie kupowały paliwo, przywoziły kontrabandę, zabierały różnych ludzi na pokład, było to obserwowane przez różnego rodzaju służby. Niektórzy nawet byli śledzeni na terytoriów y, takich krajów jak Niemcy. Odrabiano te lekcje. O wielu rzeczach jest wiadomo. Natomiast bardziej bym się właśnie mhm. obawiał tego, gdyż. Będzie to o wiele trudniejsze do udowodnienia i nie wskazuje jednoznacznie na winę Białorusi. E, ale Uza skala, to skala jaka to może być tych działań? Tam jest, mówi się o między 100 a 140 osób szkolonych regularnie, ale tam już może być kolejny turnus tego typu, mhm. przy czym główne zagrożenie w tym momencie może dotyczyć krajów takich jak Niemcy lub niemieckojęzyczne oraz Francja. Rozumiem. Że, że chodzi o to, że to zbra... są kraje bardziej i tak skłonne do przekonywania Ukrainy do tego, żeby yy, myśleć o jakimś procesie pokojowym, żeby yy, nie dozbrajać bardziej. władze, mhm. presje na władze ukraińskie, aby były bardziej skłonne do tego, by usiąść do stołu rokowań. Ale pamiętajmy, jakiekolwiek zamrożenie tego konfliktu w postaci rozejmu jest grą na korzyść Rosji, bo oni. Przestawiając się ja tą gospodarkę wojenną, nie produkują wyrafinowanej ani nowoczesnej broni, ale będą w stanie, pomimo wielkich trudności, bo je mają, jednak stopniowo zwiększać ilość broni jako takiej, nawet tej dużo bardziej prymitywnej, starej, ale ilościowo będą to zwiększać. I jak pokazuje dotychczasowa praktyka, niekoniecznie będą się oglądać na straty, a kraje demokracji zachodnich potrzebują jednak, Działając w sposób bardziej przejrzysty, trochę więcej czasu na rozruszanie tej produkcji. Widać to chociażby po e, tym, jak stopniowo dzieje się to zwiększenie produkcji artyleryjskiej amunicji, kaliber 155 mm, która jest tak potrzebna, a której zapasy bardzo spadły, zarówno w krajach NATO w Europie, jak i w samych Stanach Zjednoczonych. Do tego stopnia, że ściąga się tą amunicję z Izraela, która tam była magazynowana na potrzeby amerykańskie, z Korei Południowej. Nawet z Japonii. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Maciej Lisowski, ekspert do spraw wojskowości. YouTuber znany też jako Kapitan Lisowski. Był gościem Wieczornego Ekspresu. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz nisko się kłaniam. Dziękuję Państwu.